Zima nie jest okresem przychylnym dla kierowców, ale śliskie nawierzchnie dróg, mrok, zmienne warunki pogodowe utrudniają życie również pieszym. Kiedy do akcji wkracza jeszcze pośpiech lub zmęczenie, albo jedno i drugie, ryzyko rośnie. W ciągu ostatnich 2 dni doszło na suwalskich drogach do 2 zdarzeń. Niestety jeden z nich zakończył się tragicznie. 12 grudnia po zmroku 50-letnia mieszkanka gminy Filipów wracała do domu. W miejscowości Stare Motule pod koła kierowanego przez nią Volkswagena Passata wtargnęła 74-letnia mieszkanka tej samej gminy. Starsza pani nie dała żadnych szans kierującej autem. W pośpiechu próbowała przedostać się na drugą stronę nieoświetlonej jezdni do przystanku autobusowego. Nie posiadała na swojej odzieży obowiązkowych na terenie niezabudowanym elementów odblaskowych. Była kompletnie niewidoczna dla kierującej. Za pośpiech i niefrasobliwość zapłaciła własnym życiem. 13 grudnia okazał się pechowy dla kierowcy Citroena Berlingo, który swą podróż z Suwałk w kierunku Augustowa zakończył w szpitalu. 46-letni mieszkaniec gminy Nowinka, jadąc prostym odcinkiem ulicy Wojska Polskiego, nagle postanowił zawrócić w stronę Suwałk. Rozpoczął manewr zawracania, podczas którego nie ustąpił pierwszeństwa ciężarówce marki DAF kierowanej przez obywatela Czech. Kierowca tira nie miał szans na uniknięcie zderzenia. W efekcie ciężarówka uderzyła w bok Berlingo. Osobówka wylądowała w przydrożnym rowie, a jej kierowca z obrażeniami wymagającymi długiego leczenia trafił do suwalskiego szpitala.